To ostatnia okazja dla osób, które chcą zaszczepić się w punkcie szczepień drive-thru przy ulicy Dębowej, bowiem punkt ze względu na coraz mniejszą liczbę osób chętnych zostanie zamknięty. W ostatnim czasie zakończył również pracę punktu tworzony w Domu Kultury i Danin. Wygaszamy te punkty ze względu na to, że niestety chęć zaszczepienia się osób w naszym społeczeństwie wygasa i chociaż jest nasza duża determinacja, żeby szczepienia były realizowane, jak największa liczba osób z Radomian i mieszkańców ziemi radomskiej zaszczepiła się, to doszliśmy do wniosku, że te punkty, które i tak będą funkcjonować, czyli przede wszystkim te masowe w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie, one są wystarczające. Punkt drive-thru prowadzony przez żołnierzy w oddziału przy Dębowej od połowy maja. W tym czasie można było zaszczepić się m.in. Pfizerem i jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Do tej pory w punkcie zaszczepiło się około 9,5 tysiąca osób. Zarówno 6 MBOT, jak i władze miasta deklarują, że jeżeli zajdzie potrzeba, to punkt ponownie zostanie uruchomiony. Dzisiaj już nie mówimy, nie zastanawiamy się, czy czwarta fala koronawirusa nadejdzie. Wiemy na pewno, że ona z całą pewnością będzie. Dzisiaj zastanawiamy się, z jaką intensywnością ta czwarta fala nastąpi, a żeby ta intensywność była jak najmniejsza, to chcemy wszyscy, żeby jak najwięcej osób było wyszczepionych, bo przy czwartej fali możemy się spodziewać kolejnych restrykcji, kolejnych lockdownów. Osoby, które chcą się zaszczepić, mogą zrobić to cały czas w dwóch dostępnych masowo punktach szczepień zlokalizowanych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, codziennie między 8 a 18, a także w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym od poniedziałku do soboty między 8 a 20. Jesteśmy przekonani o tym, że organizując powszechne punkty szczepień z inicjatywy pana prezydenta, ale i we współpracy z Urzędem Miasta, z Wojskami Obrony Terytorialnej, sprostaliśmy oczekiwaniom i umożliwiliśmy zaszczepienie się jak największej liczbie mieszkańców. Od 1 sierpnia w RSS będzie można również zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy mieć dowód, żeby przyjść i się zaszczepić. Jeśli są jakieś wątpliwości, jeśli mieszkańcy mają jakieś wątpliwości, są lekarze, którzy rozwieją te wątpliwości i umożliwią podjęcie słusznej decyzji, czyli zaszczepienia się. W obu punktach przy ulicy Bluszczowej i ulicy Dębowej zaszczepiło się około 20 tysięcy osób.